Całkiem spoko, nowa gablota. Zubi, zubi, zubi. Jest taki fajny trend, który nazywa się dokumentuj zamiast twórz. Ciekawe, wiecie, bo w tym jest tak jakby zawarte sporo treści. I tutaj też pojawia się pojęcie jakości filmów na YouTube i jakości przekazywania treści. I dokumentowanie z automatu potrafi być tak jakby formą, która niesie ze sobą mniejszy ładunek jakości, w momencie gdy tworzenie automatycznie implikuje wyższą jakość nawet w naszych głowach. Takie mam wrażenie, że jak ktoś coś dokumentuje, to to jest takie niedopracowane, niewypolerowane, a gdy ktoś coś tworzy, to jest do tego scenariusz i z reguły idzie za tym jakaś określona jakość, którą dany filmowiec czy twórca ma przekazać. No nie wiem, czy do końca. Jak pewnie zauważyliście, troszkę zwolniłem z moim YouTube'em po tym challenge'u. Tak sobie dałem trochę na wstrzymanie, ale są ku temu powody. Wizja kanału się fajnie rodzi w głowie. Na 2019 mam zaplanowane całą masę ciekawych rzeczy. Na chwilę obecną skupiam się na tym, żeby troszkę podreperować mój wolny czas i takie inne rzeczy. Na razie idzie dobrze. Skupiam się na pracy teraz. Brickworld pochłania mnie bez reszty. Dlatego też treści na kanał Brickworld są moim priorytetem obecnie. Dlatego też nie mam za bardzo czasu na to, bo jak wracam do domu, to raczej skupiam się na innych aspektach mojego życia. Ale o tym kiedy indziej. W ogóle jakie mam cienie tutaj, jakie światło jest górne. Dlatego warto zawsze to nosić ze sobą. Shazam! Proszę bardzo, jaki hak. Pyk. Już mamy światło. Jak ja rozumiem dokumentowanie? Dokumentowanie to są vlogi, ale te vlogi, w którym ktoś bierze kamerę i pokazuje moment, a być może nie jest najlepszym edytorem. Pamiętacie, że ta jakość często płynie z edycji. Ludzie tego nie widzą, ale oglądają też twórców, którzy opowiadają bardzo prostą historię. Przykład, Peter McKinnon, okej, ostatnio robi vlogi, które są bardzo proste w treści. Nie wiem, poleciał balonem, gdzieś był w Dubaju, okej, piękne otoczenie i tak dalej, ale treść jest dość taka prosta w przekazie. On ma jakąś tam prostą historię, że tam pobiegał sobie po wydmach czy pojeździł quadem, ale niesie ze sobą tą jakość i on nie dokumentuje, on tworzy, ponieważ ma te piękne birolowe shoty i tam to całą muzykę i montaż i wszystko. Sprawia wrażenie, że jesteś taki przepych filmowy jest w tym wszystkim, prawda? Przykład po drugiej stronie spektrum. Gary Vaynerchuk. To jest właśnie jego ta maksyma. Dokumentuj zamiast twórz. Ja się zaczynam z tym trochę utożsamiać, bo patrząc na to, ile ja czasu mam na vlogi, ile czasu chcę na nie poświęcać, to wydaje mi się, że wolałbym czasami dokumentować, aniżeli gubić się w tym swoim podążaniu za najlepszą jakością. On jest świetnym twórcą, ale jest też doskonałym biznesmenem i jego przesłanie to jest po prostu brać kamerę i dokumentować każdy aspekt życia. On w ten sposób buduje swoją audiencję. Nie bardzo przejmuje się tym, jakie ma teraz włosy, albo czy jest idealny kadr w kamerze, albo czy ma te piękne, czy ma piękne te 120 klatek na sekundę, czy ma jakieś tam birolowe pasy, czy ktoś mu to wyedytował za grube pieniądze i wygląda to jak milion dolarów. No właśnie tym się nie przejmuje. I to jest ta dokumentacja, żeby tworzyć treść, żeby mieć cały czas coś do zaoferowania widowni, aniżeli stawiać na jakość, która być może za troszkę zamarzy ten przekaz. No nie wiem, do mnie to trafia. Wiecie o co chodzi, podążacie? I tak sobie myślę, że muszę, ja już kiedyś o tym mówiłem, że chcę uprościć, ale nigdy tego nie wdrożyłem w życie tak naprawdę. I chciałem spróbować tą drogą pójść uproszczenia treści. Mówicie mi, że często widziałem komentarze, że tam nie mam wizji na kanał i tak dalej. Wiecie co? Wizja nie jest potrzebna na tym etapie. Na razie tworzę, żeby znaleźć swoją tożsamość. I jak ktoś mi powie, że o, tworzysz od roku, cudowno powinieneś znaleźć swoją tożsamość. No nie. No właśnie nie. Są twórcy i większość z nas, z twórców, większość z tych, którzy coś osiągnęli na YouTubie, nie wiedzieli, co mają robić przez 2, 3, 4 lata. Tak jakby szukali tego kontentu. Dlatego mój kanał będzie taki chaotyczny, będzie na nim bajzer, bo będę chciał zrobić vloga, to zrobię vloga. Będę chciał zrobić pogadankę, to zrobię pogadankę. Będę chciał zrobić tutorial, to zrobię tutorial. I to nie jest etap, w którym muszę obierać swoją niszę, żeby było jasne. Jestem tego świadom i przede wszystkim, jak bardzo by to nie brzmiało ignorancko i snobistycznie, to ja muszę lubić tą treść, którą tworzę, a dopiero potem widownia, na początku. Dopiero jak
zobaczę, co się naprawdę podoba, to wtedy będę mógł obierać niszę. No tak to działa i nie przeskoczysz tego i trzeba się z tym pogodzić i trzeba to zaakceptować, bo inaczej będziesz stał w miejscu, a ja troszkę w ten letarg popadłem. Więc jak myślicie, co byście wybrali? Tworzenie zarąbistych treści czy dokumentowanie tej waszej wędrówki ku temu, co chcecie osiągnąć? Na chwilę obecną to dla mnie to jest wędrówka. Je dokumentuję, czy jakiś tam vlog wyjdzie lepiej czy gorzej, to już tam jest kwestia subiektywna, ale ogólnie rzecz biorąc wydaje mi się, że każdy twórca na początku powinien skierować się w stronę dokumentacji, aniżeli starać się robić niewiarygodnie wysokojakościowe materiały, żeby, nie wiem, do kogoś się tam innego, do kogoś innego aspirować albo do kogoś innego się porównywać. Uważam, że to jest troszkę trudna droga. Ja się na tym złapałem, że próbuję być kim nie jestem. Mam idolów, tak? Mam idoli, idolów, idoli, idoli. Moimi idolami są duzi twórcy. Wiecie już o tym. Ja aspiruję do nie wiem, do naprawdę niesamowitych twórców i to jest, no, błąd, bo gubię swoją tożsamość i gubię tą swoją podróż w tym wszystkim, a jednocześnie no nie jestem tak dobry, żeby jakiś tam czyjś poziom przebić, więc muszę stworzyć tak jakby swój poziom, na którym czuję się komfortowo. I chyba to polecam wszystkim innym początkującym youtuberom, nie lubię tego słowa, twórcom, nie wiem, filmowcom, youtuberom. Polecam znaleźć swój pułap, na którym czujesz się dobrze. Fajnie, że do niego dążę, fajna jest ta wędrówka, fajne jest to dokumentowanie, fajne, że mogę wziąć kamerę i bez ceregieli nagrać taki film dla was. Pokazuję, że wcale nie jestem jakimś tam napuszonym, nie wiadomo jakim filmowcem, który posiadał wszystkie rozumy, a raczej jestem człowiekiem, który przypadkiem sobie kupił kamerę i chce z nią coś zrobić, żeby zaistnieć w przyszłości. I chyba trzeba mieć tego świadomość, że czasami dokumentowanie jest ważniejsze i bardziej efektywne niż tworzenie w tym sensie takim mega jakościowym. Nie będę się tak tym bawił. Ale na pewno w nowym roku będziemy widzieć, ja będę i wy będziecie widzieć fajne rzeczy. No mam nadzieję, że to się uda, ja nie przestaję. To taka determinacja, żeby coś z tego zrobić, wciąż jest i niezależnie od tego, jakie dołki bym napotykał, jakie bym robił sobie przeszkody po drodze i próbował je przeskoczyć, to ten kanał za szybko nie umrze. Także dziękuję, że oglądałeś. Takie creepy. Dziękuję naprawdę. Jestem wdzięczny za każdego widza, za każdą łapkę w górę, którą mi zostawisz, za każdą subskrypcję, która mi wpadnie. Jeśli zostaniesz, będę wdzięczny. Ja obiecuję ze swojej strony, że jak jakiś czas będą się filmy pojawiać. Docelowo ciągle jest dwa razy w tygodniu, ale na chwilę obecną odpoczynek i takie przerwy stawiam jako priorytet, żeby się po prostu za szybko nie wyjarać. I no, myślę, że te dwa dni w tygodniu to będzie do ogarnięcia w 2019. Jeśli się nie zobaczymy już na tym kanale w tym roku, bo za chwilę Wigilia, to chciałem wam wszystkim życzyć wspaniałych świąt, wspaniałego czasu z rodziną, jakichś tam fajnych obiektywików czy prezentów pod choinkę. Co sobie wymarzycie? Może ktoś chce Lego? Ja chyba raczej nie, bo mam Lego na co dzień, ale co tam sobie tylko wymarzycie, życzę wam z całego serca i jeśli zaczynacie treść na YouTubie, to życzę wam również sukcesów i wszystkiego, co sobie tam w głowie poukładaliście, żeby się spełniło. Także jakby co, to wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. 2019 będzie fajny, będzie taki po prostu. Ja już to widzę i wszystkim wam tego życzę, żebyście mieli taki power, żeby ten rok był po prostu changing your life, takim zarąbistym rokiem, w którym się wszystko pozmienia. I ja jestem tego, jestem bardzo, bardzo wierzę w tą wizję, że mój kanał jakoś tam ruszy z miejsca i będzie fajnie. Dobra, to tyle. To światełko jest irytujące, ja już wiem. Ale widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Yeah. Woohoo!